Witajcie moi kochani, z tej strony Nigrum. Po raz kolejny widzimy się w 20 odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil 2 Remake. Czyżby to miał być już koniec? Zaraz się przekonamy, czy to będzie już koniec. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie również na serwer Discord. Pamiętajcie, link zawsze znajdziecie w opisie pod odcinkiem. Pod każdym odcinkiem. Moi drodzy, tu był autozapis, właściwie autozapis był wcześniej i ja musiałam ten kawałeczek tutaj przejść, dosłownie parę metrów. I jak pamiętacie, ostatni odcinek zakończyliśmy tym, że już wzięliśmy wirusa G. No i właśnie, ja jeszcze tylko nie sprawdziłam, co jest w tym pomieszczeniu, więc dobrze, że ten autozapis był wcześniej, bo teraz sobie sprawdzimy to pomieszczenie i zaraz po tym weźmiemy sobie wirusa G. Bo okazuje się, że to po prostu jest jedno takie pomieszczenie, dokąd... Donikąd to nie prowadzi. O tak, po prostu będziemy musieli wziąć wirusa G i chyba uciekać tym samym wyjściem. Co my tu mamy? Proch strzelniczy, duża ilość. Można by to by było połączyć... Albo nie. Dobra, nie, połączymy to. Połączymy to jak najbardziej. Będziemy mieli amunicję. Będzie można połączyć to z tym już bardzo dużo tej amunicji do pistoletu. No ale niech będzie, może się nam to przyda. A, właśnie, ja to przecież już wykorzystałam. No dobra, to nic. Mamy tutaj akurat skrzynię, więc można to odłożyć jak najbardziej. Ten modulator sygnału. Już go wykorzystaliśmy, więc możemy to odłożyć. No i zobaczmy, co jeszcze mamy w tym pomieszczeniu, bo tutaj właśnie nie pokazywałam wam tego pomieszczenia, przez to, że automatycznie od razu podeszłam i wzięliśmy tego wirusa G. O, tutaj jeszcze mamy wydajny proch strzelniczy, żółty. To mogliśmy to też połączyć z tamtym prochem i mielibyśmy naboje do strzelby. Jak stoimy ze strzelbą? Nijak nie stoimy ze strzelbą. Stoimy bardzo dobrze, najlepiej z amunicją właśnie do Matyldy, do pistoletu. Okej, mamy maszynę do pisania, czyli nic więcej tutaj nie mamy. Miejsce zapisu, to powiem wam szczerze, że dobrze, że twórcy nam to zrobili. Ciekawa jestem, czy to będzie ostatnie miejsce zapisu. Zaraz się przekonamy. Ogólnie jak weźmiemy wirusa, to trzeba będzie wracać do Ady, ale wydaje mi się, że po drodze jeszcze wesoły tyran nas zaskoczy. Co my tu mamy? Dziennik badań. A, no to już czytaliśmy w poprzednim odcinku. Także ja wam ten tekst pokażę jeszcze raz, jeżeli ktoś z was nie widział poprzedniego odcinka. Możecie sobie teraz przeczytać ten tekst, ale polecam wam obejrzeć poprzedni odcinek, jeśli go nie widzieliśmy. Znaczy, jeśli go nie widzieliście. nie widzieliśmy. Dobra, mamy wirusa G. Bierzemy. To było easy. I spinkalamy. Back to Ada. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. Facility lockdown initiated. Self-destruct sequence will begin when lockdown is complete. No właśnie mnie najbardziej to... You again. Move! He's mine! Has to end. What the hell's going on? Sorry, William. You left me no choice. You called this thing William. Why? It shouldn't have been like this. Umbrella's fault, this whole mess. Your umbrella, too. You're telling me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G-virus, but we never intended this to... You can spin it any way you want. You're still responsible. Oh.
hell? Oh, shit. What are you doing? We can't let him get away! All right, we end this here. Class A breach detected. Lab quarantine until target is neutralized. Okej, moi mili, wychodzi na to, że mamy finałową walkę, właśnie. Chciałam dokończyć jeszcze tylko swoją myśl w momencie, kiedy uciekaliśmy i zanim pojawił się William. Wszystko się oczywiście wyjaśniło, tak, to jest William, tak jak podejrzewaliśmy William Birkin, to on jest tym potworem. Chciałam dokończyć swoją myśl, że przejmowałam się trochę tym samozniszczeniem, dlatego też postanowiłam szybciej się stamtąd wydostać. No i tak jak myślałam, coś jednak jeszcze nas zatrzyma w drodze powrotnej do Ady. No i mamy finałową walkę z bossem, z samym Williamem, który nie wiem, w której już jest fazie, kurde, czy jest już w trzeciej, czwartej, piątej. Naprawdę nie mam pojęcia, jaka to już jest wersja, bo już on tak potężnie zmutował. Pojawiała się Annette, która chyba chciała jakoś go unieszkodliwić, raczej nie zabić, wydaje mi się, że unieszkodliwić bardziej. No ale to nie pykło, sprawiło po prostu, że on jeszcze bardziej się zmutował, ale teraz ja jestem na takim bardzo maleńkim, zamkniętym obszarze. On ma spory zasięg tych zamachów, ja nie mam się czym leczyć, mam tylko tą fioletową roślinkę, wiecie, tą no, przez grę nazywaną niebieską. Zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję go pokonać, ale kurde, strasznie mało miejsca tu jest. G, wersja trzecia, okej, okay, dobra, wiemy. Oczy na ciele, G to nie dekoracja, zniszczy je wszystkie, aby uczynić go podatnym na ataki, czyli on nie będzie podatny na ataki, dopóki ja nie zniszczę wszystkich oczu. Rozumiem, czyli mogę robić cuda, strzelać gdziekolwiek i to nic mu nie zrobi. No nie, kurde, naprawdę gra mnie tutaj wczytała? Ale to jest po zebraniu już wszystkiego. Tylko od tego miejsca zapisu. No dobra, czyli podnosimy wirusa G i trzeba będzie przewinąć cutscenkę. To jest zebrane. Dobra, to przewiniemy cutscenkę. A nie, to jest już po zebraniu wirusa G. No dobrze, to skoro to jest po zebraniu wirusa G, no to tylko tą cutscenę tutaj trzeba będzie przewinąć. Ale tak, czekajcie, ja nie mam chyba w ogóle, no nie, samą roślinką tą nie mogę się wyleczyć, no i to jest problem, że ja nie mam się czym leczyć. Dobra, ja sobie tu zmienię od razu na granat, żeby być przygotowana i w razie wyrzucać. Okej, tak możemy tylko, a nie, możemy pominąć, bo właśnie szukałam, żeby pominąć. Class A breach detected. Lab quarantine until target is neutralized. Okej, to naprawdę nie będzie prosta walka, coś czuję, że powalczymy z nim, kurde, przez cały odcinek, jak nie lepiej. Ja nie sądziłam, że on będzie we mnie rzucać, ale dobra, jest progres, zniszczymy mu oczy, to po prostu walka się zmienia, ale no sami widzicie, jak tu jest mało miejsca. To jest przerażająco mało miejsca na walkę z nim, nie lubię, jak jest mało miejsca na walkę z bossem. Och, naprawdę, bo to wtedy... Nie lubię po prostu, jak jest mała arena. Boss jest duży, szeroki, jeśli dasz się złapać, zginiesz, chyba że masz pomocniczą broń, no to wtedy się wydostaniemy. Dobrze, że są te wskazówki.
Tylko, że tak, no tak jak mówię, ja nie lubię, kiedy jest walka z bossem i mamy bardzo maciupeńką arenę do tej walki. Mówię, jak jest walka z bossem, gdzie mamy dużą, otwartą arenę, taką naprawdę dużą, że da się uciec przed tym bossem. A tu jest maleńka, on jest duży i ja nie mam gdzie uciec. Class A breach detected. Lab quarantine until target is neutralized. Jest spray leczniczy, jest dobrze. Kurde, no już prawie już było. Ja nie chcę tutaj za bardzo zakłócać, tak ten, wiecie, skupiam się na walce, ale ojejku, to będzie naprawdę ciężkie. Kurde, no dobra, próbujemy dalej. Ciekawe, czy teraz jak zginęłam po takim już trochę dłuższym czasie tej walki, bo teraz naprawdę szło dobrze, ale jemu się zmieniają ataki, ma spory zasięg, szybszy jest, robi jakieś doskoki, którymi bardzo łatwo jest nam w stanie zadać bardzo duże obrażenia, rzuca w nas wybuchowymi elementami i po prostu ma zamachy niczym bestia kleryka z Bloodborne'a, kurde, takie wiecie, zamiatanie tymi łapskami. Nie. Nie chcemy zmieniać trybu. Po prostu continue. Nie. Ojej, no będzie ciężko, ale wydaje mi się, że chyba od samego początku walkę od nowa zaczynamy. Kurde, to jest trzecia wersja. Co się w ogóle dzieje?
Nie mam pojęcia, jak te środkowe oczy, ten, które ma na samym środku, na tułowiu. Próbowałam właśnie w nie strzelać, no ale dobra, może trzeba jakoś inaczej to ogarnąć. O, i od początku, kurde. Nie wierzę! Chyba się udało, moi drodzy! Uff, ja nie mogę, udało się! Tak jest, udało się! Przysmażyłam go na samym końcu. Dobra, zanim się stąd wydostaniemy, zanim stąd wyjdziemy, ja jeszcze tylko pozbieram wszystko, resztę, co tutaj jest. Ależ walka! Okej, okay, winda już działa. Super informacja. Możemy stąd spadać, aczkolwiek ja coś nie czuję, żebym ja go pokonała tak już całkowicie. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec. Że on może się jeszcze raz zmutować. Wydaje mi się, że ja go nie pokonałam, że tutaj trzeba coś innego zrobić, żeby go się tak pozbyć już całkowicie. Dobra, tam z drugiej strony coś jeszcze jest do zebrania. Zaraz się przekonamy, zaraz zobaczymy. Okej, wszystko. Dobra, wszystko, więc możemy lecieć dalej. Uff. Jesus. That looks bad. Feels worse. Believe me. Talk about what you said. I don't know how much I believe. Just tell me he'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G-virus is gonna go to the highest bidder. Oh, that's bullshit. I hope you're right. But if the G-virus gets into the wrong hands, no, to chyba będziemy mieli do pogadania z Ada, co? Dobra, Annette już nie żyje. No dobra, wracamy do Ady w takim razie. Zobaczymy, co Ada nam takiego powie. Czy my to już czytaliśmy? Chyba tak, bo zaraz, my się teraz wróciliśmy się do tych pomieszczeń, w których byliśmy, ale pytanie, czy my to już czytaliśmy? Tego nie jestem pewna. Jane Doyle. Chyba my to już czytaliśmy, co? Pokażę wam te teksty. Zaraz przejdziemy sobie dalej. Wydaje mi się, że my już to czytaliśmy. Jak coś, to przeczytajcie sobie to jeszcze raz. Ale myślę, że chyba czytaliśmy to jak najbardziej. A może to się dopiero teraz pojawiło? Nie mam pojęcia. Dobra, widzę, że nie mamy tutaj zapisu, mapcia. Okej, okay, tam jest proch strzelniczy. Dobra, aż tam dopiero będzie zapis. No dobra, no to wracamy do Ady. Szklarnia, no tam jedna roślinka, ale... No dobra, skoro tutaj nie ma zapisu, no to lecimy dalej. Będziemy szukać zapisu. Jest Ada!
Dostała się do środka. Patrzcie na to. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the sample? Because I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. Then you shoot me. But I don't think you can. No one gets that sample now. Hold on. I think I can... Oh, shit! Forget it. Shut up, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Take care of yourself, Leon. No! Oż ty w życiu, moi drodzy, co tu się wydarzyło? Uciekli z laboratorium! Stop, stop, stop! Którędy, którędy mamy uciekać? O, ja nie mogę. Dobra, po kolei, co tu się w ogóle wydarzyło? Nie możemy dostać się do save'a niestety, ale tu mamy save. Ciekawa jestem, czy ja będę mogła zapisać się w trakcie, kiedy ten timer leci teraz. Ale i co tu się w ogóle stało? Oż ty w życiu, ja w ogóle... Nie chciałam wam tego zagłuszać, wybaczcie, tak? Po prostu sama też oglądałam, jak... Ojejku, jak wryta siedziałam, patrzyłam, co tu się dzieje. Próbka nam wyleciała, po prostu wyleciała, spadła w dół już po próbce. Musimy się ratować, uciekać. Ada spadła. Aczkolwiek, no ja nie wierzę, że ona mogła tutaj zginąć. Ja nie wierzę, że ona zginęła, nie? Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Ale nie postrzeliła Leona. Nie zastrzeliła go, ani nie postrzeliła w ogóle. Kiedy powiedział zastrzel mnie, no to nie zrobiła tego, nie zrobiła tego, gdzie bardziej się spodziewałam po Aidzie, że to zrobi, tak, że chociaż postrzeli Leona, że może go nie zabije, ale postrzeli lekko w ramię czy na przykład w nogę, ale w ogóle do niego nie strzeliła, więc jestem pod wrażeniem, a Leon chciał ją ratować, zależył. Dobra, uciekamy, tylko teraz którędy, moi drodzy, trzeba cisnąć szybko do wyjścia. O, dobra, tędy, pokój wypoczynkowy, tam jest kolejka, czyli po prostu przed siebie, tamte przejście cały czas przed siebie, miniemy recepcję, aż do samego wyjścia. Dobra, biegniemy, ja nie mogę się wyleczyć, będę niestety wolniej biec, mamy niecałe 10 minut na ucieczkę. Uff, mam nadzieję, że już nic nam nie przeszkodzi, aczkolwiek... Lockdown, what?
Ja się szybko jeszcze zapiszę. Zdążymy. Mam nadzieję. Na co? Niestety nie mogę szybciej biec i to jest problem. Kurde, lockdown. Co jest? Ja nie mogę tędy uciec. O shit. Ja chyba niepotrzebnie robiłam tego save'a, wiecie? Kurde, no właśnie, przecież my możemy chyba tędy uciec. Właśnie drogę, którą Ada nam otworzyła. Myślałam, że do kolejki mamy biec. Nie, mamy uciec tędy. Ona nam otworzyła przejście chyba. No właśnie. Dobra, to straciliśmy trochę. Ja nie mogę. Until detonation, kurde. Wow, patrzcie, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że zdążymy. Niepotrzebnie tam biegłam i save'a robiłam, ale cóż, myślałam, że po prostu wybiec do kolejki i tyle. Zapomniałam o tym przejściu. Przez te cutsceny, co tu się wydarzyło. Zapomniałam, że Ada otworzyła to przejście i że możemy teraz tędy uciec. Zapomniałam o tym. No niech ta winda szybciej jedzie. Szybciej. Kurde. 8 minut do detonacji. Czy to nie Claire? Redfield? Claire! Leon? You're down here too! Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. Okej, okay, uciekamy! Stop, coś tu jest! Nóż! Save'uś! Nie będę go zapisywać, bo... Nie będę tego zapisywać, bo straciłam już tam wtedy czas niepotrzebnie na tamtego save'a, więc od razu jakby już... Cholera. Nie będę się zapisywać przy tamtym save'ie, ponieważ jeżeli mi coś tutaj się nie uda, no to wtedy gra mnie wczyta od poprzedniego save'a i szybciej się dostanę do tamtej, wiecie, do tamtej windy, która była na środku, więc będę mieć trochę więcej czasu. A teraz tak to się gra zapisze z mniejszą ilością czasu po prostu. A może zdążymy, kto to wie, zobaczymy. I tak się spieszę, no ale Leon tutaj naprawdę się potyka, aczkolwiek ja mogę się teraz wyleczyć, bo mamy roślinki. 7 minut do detonacji. Until detonation. Fucking joke. Nie, jeszcze ciebie mi tu brakowało. No chyba. Ciebie jeszcze tylko mi tu brakowało. Do kompletu. Yes. Co tu się wyrabia? Boż. Keep going!
initiated. Use the sensor. Wtyczka łączona. Do czego mi ta wtyczka będzie tutaj potrzebna? Duża wtyczka potrzebna do aktywacji pewnego urządzenia w Nest. Oż ty w życiu. Skrzynunia. Podejrzanie dużo tu miejsca. Okej, okay, tutaj ta wtyczka leci. Wmontujmy ją. Ach. Nie mogę. Come on. No pięknie. No pięknie, mamy Tyranta wzmocnionego, ulepszonego. Proszę, no i co ja mam z tobą teraz zrobić? Co ja mam teraz z tobą zrobić, ty mi powiedz? Jeszcze ma tą ognistą łapę, mamy wzmocnionego Tyranta. Nie jestem w stanie nawet mu uciec. Ani... ani wyminąć go nie jestem w stanie. Jestem w krytycznym stanie. Naprawdę nie mam pojęcia, co z tobą zrobić. Ale może nie jestem w stanie tutaj zginąć. A może trzeba go przeczekać. Nie, jednak jestem w stanie tutaj zginąć. Kurde, co tu się wydarzyło? Najpierw G, wersja 3. Jeszcze się boję, że zaraz jeszcze on, jeszcze przyjdzie jak zmutowany do wersji 4. Albo jeszcze lepiej, jeszcze 5. Ale nie sądziłam nigdy, że Tyrant się zmutuje. O, ja nie mogę, jeszcze z nim walczymy. Dobra, moi drodzy, odcinek się przedłuży, ale musimy to zrobić. Kurde, tylko ja nie wiem, jaki on ma słaby punkt, bo on jest cały ołowiany. On po prostu tak pożera naboje, że to się w głowie nie mieści. Ja nie jestem w stanie go zabić. Więc pytanie, strzelać mu w głowę, strzelać mu w tą płonącą rękę? W co mu strzelać? O, to jest pytanie. I pytanie, gdzie mnie teraz gra wczyta? Jeśli wczyta, jeśli nie było autozapisu, tylko wczyta mnie po tamtym moim zapisie... ręcznym, chociaż nie. Super Tyran. Ryk to jedyne ostrzeżenie przed potężnym atakiem Super Tyrana. Ostrzelaj go i powstrzymaj go, zanim będzie za późno. Ostrzelaj i powstrzymaj go. No chętnie. Nie, dobra, sejwuś, auto sejwuś był tutaj, w tym miejscu. Dobra, mam go po prostu ostrzelać. Super Tyran, kurde. Ale w co strzelać? To jest pytanie. Po prostu ostrzeliwać go? Okej, zauważyłam coś podczas tej cutsceny. Nie wiem, czy to jest jego słaby punkt, ale spróbuję w to strzelać. Widzieliście, miał takie jakby... na klatce miał jakby takie bijące serce, można powiedzieć. Możliwe, że to jest jakiś słaby punkt, w który warto strzelać. Spróbuję w to strzelać. Uff! Dobra, wykorzystam ten moment, żeby mu teraz uciec. A widzicie? What is it with this thing?
detonation. Żyje. Ja nie wierzę. Okej, Ada przeżyła, rzuciła nam granatnik, podniosła go, ale niestety Tyran mnie powalił. Mam nadzieję, że walka nie będzie od początku, tylko od tego momentu, jak Ada rzuca nam granatnik. Ale właśnie, Ada przeżyła, tak coś czułam. No nie sądziłam, że to by było takie, wiecie, no że ona zginęła. No raczej ja bym tego nie przyjęła po prostu do wiadomości. Rakieta przeciwpancerna ma bardzo dużą siłę perswazji. Przeciwpancerna powinno być, a jest rakieta przeciwpancerna. Przeciwpancerna ma bardzo dużą siłę perswazji. No nie, od początku! Jesus. Dobra. Męczymy się z nim jeszcze raz, ale po prostu już wiemy, w co strzelać. W serce. I trzeba czekać, aż Ada się pojawi i rzuci nam granatnik. We'll call it even. Where did this thing come from? No i pięknie! I o to chodziło! Cudownie, dobra, jeszcze... Jeszcze 4 minuty do detonacji. Kurde, ja tu ledwo oddycham. Dobra, mamy to, moi drodzy. Ja już oczywiście oszczędziłam wam jeszcze raz tej walki. Kaseta, my już ją widzieliśmy. Panowie, ja tutaj nie mam czasu się z wami bawić. Cztery minuty do detonacji. Shit! Gotta get out of here. Jest, udało się, uciekliśmy. Na razie uciekliśmy. I can't believe I actually miss her. Made it. Just like I said we would. No i pięknie, zobaczcie, Leon spotkał Claire, ale zobaczcie, że Claire była zupełnie inaczej ubrana i była z nią dziewczynka. Okej, okay, mamy napisy, więc widzimy się po.
No i mamy, moi drodzy, zakończenie, koniec. Jeszcze po napisach końcowych pojawiła się taka dodatkowa scenka. Właśnie czekałam do końca napisów z myślą, że pojawi się właśnie na koniec taka scenka. Oczywiście bardziej spodziewałam się tego, że zobaczymy, co się stało na przykład z tą próbką. Wiadomo, na pewno ona się rozbiła i w ogóle, ale pojawił się tutaj jakiś potwór, który przebijał się przez drzwi. Domyślałam się, że to jest coś nowego. Możliwe, że jakieś nowe zagrożenie. Zobaczymy, przekonamy się, jak to będzie wyglądać w następnej, trzeciej części, którą również posiadam, która również stoi na mojej półce i będzie na kanale. Moi drodzy, zakończyliśmy kampanię jako Leon Kennedy. Tutaj mamy nasze wyniki. Zaraz do tego przejdziemy. Chcę dokończyć jeszcze tylko swoją myśl, którą miałam przed rozpoczęciem się napisów. Zobaczyliśmy Claire. Spotkaliśmy się znowu z Claire, która była z małą dziewczynką. No i widać było po Claire, jak ona wygląda, że również jest po jakichś przejściach. Więc właśnie to jest to, że nie wiemy, tak? Nie wiemy, co działo się w tym całym czasie z Claire, ponieważ graliśmy Leonem i oni cały czas przez całą tak naprawdę fabułę chodzili po zupełnie innych miejscach. Możliwe, że Claire była w jakichś miejscach, w których był i również Leon, tylko że byli tam o innym czasie. No ale właśnie, żeby dowiedzieć się tego, co się stało z Claire, co z nią się tak naprawdę działo przez ten cały czas, jak ona poznała tą dziewczynkę, kim ta dziewczynka jest, bo to jest jedno wielkie pytanie, kim ta dziewczynka właśnie jest, to mnie bardzo nurtuje. No to żeby tego się dowiedzieć, trzeba zagrać drugi raz, wybierając kampanię Claire i przejść te wydarzenia jeszcze raz, tylko że z perspektywy Claire. Więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, to naprawdę bardzo fajnie twórcy wymyślili, bo gra zachęca do dwukrotnego po prostu przejścia, do poznania tej historii z dwóch perspektyw. No i to, co wam mówiłam, że oczywiście jeżeli będziecie chcieli zobaczyć kampanię Claire, czy to całą, czy to w formie jednego po prostu materiału, jednego jakiegoś takiego gameplayu, z jakiegokolwiek fragmentu jej rozgrywki, no to musicie dać znać, musicie napisać w komentarzach, dać znać, czy wy tego chcecie, czy wy chcecie zobaczyć, jak wygląda kampania Claire. Tak jak mówię, jeżeli nie chcecie całej kampanii oglądać, tylko chcecie jakiś po prostu fragment, żeby zobaczyć, jak mniej więcej rozgrywka jako Claire wygląda, czyli po jakich pomieszczeniach Claire się porusza, jaki ma ekwipunek, na jakie stwory się natyka, czy też ścigają Tyrant, czy może jakiś etap, w którym, nie wiem, spotyka tą dziewczynkę. Po prostu jakiś tam jeden etap można wybrać, jeżeli byście nie chcieli całej kampanii, ale o tym musicie dać znać. Brak odpowiedzi jest również liczony jako odpowiedź na nie, więc jeżeli naprawdę chcecie zobaczyć kampanię Claire, bo ja na pewno będę chciała zagrać jako Claire, ale pytanie, czy wy chcecie to zobaczyć? Pytanie do was, czy wy chcecie zobaczyć kampanię Claire? Albo nie chcecie zobaczyć kampanii Claire, albo chcecie zobaczyć kampanię całą, albo jeden materiał z kampanii Claire. Wybór należy do was. Powiedzcie, czego chcecie i to już sobie ogarniemy. Teraz wyniki. Tutaj ogólnie właśnie czytałam, że ta gra ma coś takiego, że daje nam jakby ocenę na koniec. No i moja ocena to jest C. No wiecie, nigdy nie grałam jeżeli chodzi o ogólnie w te Residenty, no to tak za bardzo nie grałam. Jedyny taki Resident, w którego grałam, no to była siódemka. Siódemka troszeczkę, no, inaczej się w nią grało, ponieważ mieliśmy perspektywę z pierwszej osoby, ona stawiała na obrzydliwość, straszenie i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, że przyjemnie mi się grało z perspektywy z trzeciej osoby, z zapleców postaci i nie miałam żadnego problemu z tym po prostu i dobrze mi się w siódemce grało z oczu postaci i dobrze mi się grało tutaj mając kamerę z zapleców postaci, więc widok tutaj nie był dla mnie żadnym problemem. Bardzo fajnie mi się grało Leonem, naprawdę genialny ekwipunek, genialne lokacje, fabuła przede wszystkim na plus, cutscenki, naprawdę przepięknie ogólnie graficznie wygląda ta gra, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. No i tak, tryb gry standardowy, czyli poziom jaki miałam i całkowity czas jaki mi zajęło przejście tej gry, 12 godzin 46 minut i 31 sekund. I zapisy, 56 zapisów aż, dobrze, moi drodzy. Tak, przechodzimy dalej. Ja jestem zadowolona. Naprawdę bardzo, ale to bardzo gra mi się podobała. Jestem zachwycona, że w nią zagrałam i na pewno będę chciała zagrać drugi raz. Możliwe, że na pewno jeszcze więcej razy zagram w tą grę w przyszłości. Na pewno. Oczywiście to już prywatnie, ale bardzo, ale to bardzo ja jestem ciekawa kampanii Claire i po prostu pytanie do was najważniejsze, czy wy jesteście ciekawi kampanii Claire? Bo jeśli tak, no to
wtedy zrobimy sobie na kanale materiał, czy też całą kampanię. Ale to wszystko zależy od was, czy wy byście tego chcieli. Okej, okay. Możemy jeszcze zobaczyć na koniec, jakie elementy odblokowaliśmy. Przetrwanie, strój Leona. Tutaj oczywiście za trofea, które zdobyliśmy. Także potwierdź. Tryb nowa gra, second run, został odblokowany. Wybierz go z sekcji historia w menu głównym. Podczas drugiego przejścia gry zakończenie i niektóre części rozgrywki wyglądają inaczej. No właśnie, to też jest bardzo ciekawa sprawa i to jest coś, co również warto zrobić. Ogólnie tą grę warto przejść 4 razy, a nie 2, ponieważ gra posiada też tryb taki, można powiedzieć, nowej gry plus. To jest second run, czyli drugi bieg. I warto przejść po prostu historię 4 razy. 2 razy jako Leon i 2 razy jako Claire. I najlepiej na zmianę, czyli jeśli po raz pierwszy przeszłam jako Leon, a później przeszłam jako Claire, to na second runie przejść jako Claire, a później na przykład jako Leon. Tak ogólnie czytałam, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Ogólnie nie wiem, jak to wygląda, bo tak jak mówię, grałam po raz pierwszy w tą grę, a w siódemce nie mieliśmy czegoś takiego jak second run. To jest, można powiedzieć, coś w rodzaju nowej gry plus, ale troszeczkę inaczej to wygląda, ponieważ ten second run ma pewne... Niektóre elementy właśnie wyglądają inaczej, tak jak tutaj gra nam mówi, ale też czytałam, że podobno można tam zobaczyć alternatywne zakończenia. I to jest bardzo ciekawa sprawa. Tak, także taka ciekawostka, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, zobaczmy, jak to wygląda. Możemy kontynuować, załadować, nowa gra second run i też mamy tam opcję wyboru Claire bądź Leona. Wyniki, stroje, jakie mamy, zobaczmy, zmień stroje postaci. Co my tu mamy? Normalne stroje? Stroje alternatywne. A, to są te alternatywne stroje z oryginalnej gry, z oryginalnego Resident Evil 2, czyli tego właśnie starego. Tak właśnie to wyglądało, Leon miał właśnie taki bardziej niebieski strój, a Claire taki różowy. Mi się bardziej podobają te normalne stroje. Odblokowane stroje, Leon normalny, Claire normalny. No mamy akurat Leona odblokowanego, to są wszystkie stroje, jakie widzieliśmy przez całą tą rozgrywkę. U Claire jeszcze nie widzieliśmy, no bo nią jeszcze nie graliśmy, więc naprawdę bardzo fajne rzeczy gra skłania do ponownego przejścia. I wam to również polecam, jeżeli na przykład sami macie grę, bądź planujecie zagrać w Resident Evil 2, ponieważ lubicie ten klimat, czy graliście w inne Residenty, to naprawdę bardzo, bardzo wam polecam i na pewno polecam wam to przejść kilka razy. Co do jeszcze dodatkowych trybów, to jest ostatnia rzecz, którą jeszcze tutaj wam pokażę. Pokazywałam już to w tej serii, ale pokażę jeszcze raz na koniec i zaraz będziemy kończyć. Odcinek wyjdzie bardzo długi. Dodatkowe tryby, które mogą być naprawdę bardzo ciekawe i ja bym chętnie zobaczyła, jak te tryby wyglądają. I na pewno to sobie zobaczę, ale to również zależy od was, czy wy byście tego chcieli. Czy chcecie zobaczyć te tryby, czy chcecie, żebym wam je pokazała. Więc takie dwa pytania do was. Pytanie numer 1. Czy chcecie zobaczyć kampanię Claire? Jeśli tak, no to powiedzcie, czy całą, czy w formie jednego materiału? I drugie pytanie. Czy chcecie zobaczyć te dodatkowe tryby? Czy chcecie, żebym je pokazała? Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobała cała seria. Mi gra podobała się naprawdę. Jest bardzo genialna, jest wyśmienita. Grało mi się naprawdę genialnie, bardzo fajnie, przyjemnie. Naprawdę płynnie mi się grało, bardzo płynnie, bardzo przyjemnie. Etapy z tyranem były naprawdę, kurde, męczące, ale najbardziej męczący był etap wtedy, kiedy on się pojawił na posterunku. To wtedy to był dramat, ale tak to naprawdę gra jest wspaniała i ja na pewno jeszcze wiele razy w nią zagram. Na pewno będę ogrywać na kanale Resident Evil 3 Remake, także już teraz serdecznie was zapraszam. To wszystko. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli dobrze się bawiliście podczas oglądania tej serii. Dajcie znać w komentarzach o tym, o czym mówiłam. Oraz zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych rezydentów na kanale. Wpadnijcie na Discorda, link w opisie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!